zapraszam Was dzisiaj na holdum peksowy z wyprzedaży. Wyprzedaż od 2 do 5 zł. Tam są nieliczne wyjątki, bo są jakieś rzeczy, których ostatnio zapomniałam Wam pokazać. To jeszcze je zobaczycie dzisiaj. Przejdźmy już do rzeczy. Kotek dzisiaj do mnie przyszedł. No i jak widzicie, jestem dzisiaj tak na weekendowo, lekko. Jest dosyć ciepło tutaj u mnie w domu, także nie ubieram się jakoś mega ciepło. No i przy okazji zobaczycie też tutaj na moim stroju coś, co też kupiłam z tej wyprzedaży. Kochani, bardzo Was proszę na początek o subskrybowanie mojego kanału i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmikach, a będzie ich, myślę, naprawdę sporo w tym roku, także zachęcam i oczywiście proszę też o polubienia na filmiku. Przechodzę już do rzeczy. Ostatnio robiłam programy o stylówkach i z poradami na temat luksusowej odzieży, na temat tego, jak jej szukać w lumpeksie. Pokażę Wam też dzisiaj jeszcze jedną stylóweczkę w związku z tym. Dziękuję za wszystkie właśnie polubienia, za komentarze. Bardzo mi jest miło, kiedy do mnie piszecie, także dzięki serdeczne. Moi drodzy, no i właśnie dzisiaj taka trochę wakacyjna, wakacyjny taki zestaw, powiedziałabym, bo ostatnio szukałam trochę takich sandałów i butów letnich i Wam pokażę dzisiaj je. Trochę też właśnie takich wakacyjnych rzeczy, no ale nie tylko. Tak, moi drodzy, i od razu Was przepraszam z góry, że nie będzie w przyszłym tygodniu filmiku. Filmik będzie prawdopodobnie dopiero za ponad tydzień kolejny. Być może jakiś tam taki luźny vlog nagram, relacje typu update ogrodu czy coś takiego, co nie będzie wymagało przygotowywania stylówek, ponieważ właśnie piszę teraz pracę związaną z awansem zawodowym. No i szczerze mówiąc, po prostu nie mogę poświęcić aż tyle czasu na robienie takiego pracochłonnego programu. Także zapraszam Was już na takie kolejne hole i takie większe programy moje stylówkowe za około 1,5 tygodnia i moi drodzy, będą to zapewne już programy z stylówkami na wielkich projektantów. Być może w relacji pokażę Wam jakieś tam rzeczy, które przygotowuję do tego już. Także bardzo serdecznie zapraszam, myślę, że to będzie ciekawy program. Tymczasem przejdźmy do hola. Kochani, najpierw pokażę Wam akcesoria. Kupiłam naprawdę fajne akcesoria. Buty i paski, które bardzo fajnie przydadzą mi się do stylówek i letnich, i zimowych. No i tak, zacznę od butów, które mam na sobie tradycyjnie. To są takie, zobaczycie na przebiteczkach, czerwone baleriny, naprawdę, naprawdę fajne. I to jest firma Fate. Fejtychy się pisze, Fejtychy, przepraszam. I to jest taka portugalska firma, skórzane baleriny. One są w formie takich, nie wiem jak to powiedzieć, takich dopasowanych do ciała kształtem takich trzewiczków, może trochę, z kokardkami. Są czerwone, uwielbiam czerwony kolor, jak wiecie, i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają te balerinki. Mają świetne kokardki, są bardzo wygodne, bo one mają tutaj taką gumę. No i są w ogóle całe skórzane w środku, ekstra się w tym chodzi i ja w ogóle kocham baleriny, bardzo lubię styl Audrey Hepburn, jak już kiedyś mówiłam, bardzo mnie inspiruje taki styl, no i lubię, i baleriny też są dla mnie wygodne, ponieważ ja wybieram oczywiście skórzane wyłącznie baleriny i to takie z takiej miękkiej skóry, w której nie będą ani spadać, ani mnie obcierać. Kochani, no i pokażę Wam do tych balerinek stylówkę, krótka przebitka z takim bardziej zimową stylówką, którą też zaraz zobaczycie ze względu na pasek. No i one się tak prezentują właśnie na nogach. No i taka już bardziej letnia stylówka. No to jest to, co mam właśnie na sobie. Te baleriny są bardzo uniwersalne i super będą wyglądały do białego też. Na przykład do takiej sukienki, którą mam tutaj, ale już nie będę pokazywać aż tylu tych wersji. W każdym razie, no czerwony kolor jest bardzo uniwersalny i super będzie mi do różnych rzeczy pasował. Tutaj przykład z zielonym, bo zielony z czerwieną to jest przepiękne połączenie. To są kolory dopełniające, kolejny zestaw kolorów dopełniających, tak jak fiolet i żółty na przykład. I one zawsze wyglądają rewelacyjnie ze sobą, bo właśnie się dopełniają. I są jakby po przeciwnych, wiecie, po przeciwnych stronach tego koła barw i te barwy, które są po przeciwnych stronach, zawsze super razem wyglądają. Bardzo często też się właśnie zestawia i w modzie, i w na przykład wystroju wnętrz, i w ogóle w wszelkich dziedzinach, gdzie estetyka ma znaczenie i kolorystyka. Kochani, no i właśnie, do tego takiego zgniłego zielonego, takie bardzo stonowane, ale z drugiej strony
smaczne połączenie, takie bardzo mi się podoba. W każdym razie, no, jedno z moich ulubionych połączeń, właśnie zieleń przeróżna z czerwienią. Do czerwonego paska sobie tutaj założyłam taka jedwabna koszulka na ramionczkach, to jest bardzo wygodny strój i wiskozowe shorty z H&M, czy takie zwykłe shorty, które ja noszę często w lecie, bo są bardzo, bardzo wygodne i praktyczne. No to możecie sobie zobaczyć, jak to się prezentuje. W każdym razie super zakup tych balerin i to jest chyba najdroższa rzecz z tego hola, bo one kosztowały około 5,50, coś takiego, powyżej 5 zł w każdym razie, niecałe 6 zł. No i kupiłam je w takim nietypowym dla mnie lumpeksie w Biga, bo ja rzadko tam chodzę, nie przepadam z takimi ogromnymi lumpeksami. No i kochani, to właściwie tyle, jak chodzi o te baleriny, bo naprawdę one są mega uniwersalne, tu nie ma o czym mówić. Można je w zasadzie do wszystkiego włożyć. Następne buty, które kupiłam, i to też była bardzo niska cena, kilka złotych, już też nie pamiętam tak dokładnie, ale naprawdę, no... Dosłownie kilka złotych, bo one były z wagi i znowu kupiłam je w sklepie Pszczółka tym razem. Skórzane takie, jak to nazwać, sandałki skórzane z paseczkiem wokół kostki. Bardzo mi się podoba ta część tutaj, to jest śliczne według mnie, to jest skórka fajna, naturalna. No i to marszczenie tutaj jest bardzo fajne i nie są niewygodne. Mimo, że mają tą mini szpileczkę i kupiłam je też ze względu, no, trochę na trendy, trochę na tego, że nie mogę wysokich szpilek, a takie eleganckie sandałki się przydają w lecie. Na przykład do eleganckich właśnie stylizacji, na jakiś spacer, na randkę, na jakieś inne takie okazje. No i są w fajnym kolorze, bo to nie jest biały, ja nie przepadam za białym, tylko taki kremowy kolor, takie ecru. Fajne, naprawdę fajne, skórzane, nie są to takie buty do biegania oczywiście, ale nie są wysokie i to jednak te paski w kostce trzymają, także noga się nam tak naprawdę nie chwieje, bo gdyby to były takie klapki, to jest bardzo chwiejne, natomiast właśnie przez to, że są paseczki, no to są wygodne i kochani, sandały z paseczkami i związaniami w kostkach są bardzo modne, także też jest to kolejny element. I zobaczcie teraz te sandałki. Ja je tu włożyłam do kilku rzeczy, na przykład do spodenek i bluzki, spodenki zobaczycie za chwilę też, które będę pokazywać tutaj. Jedna to właśnie do takich spodenek casualowych, do bluzeczki. Druga rzecz to do... Aha, no właśnie, i druga rzecz, druga stylówka z tymi właśnie sandałami, bo też z myślą między innymi o tym je kupiłam. Żakiet, który ostatnio pokazywałam właśnie w tym luksusowym programie od Armaniego, taki letni żakiet, to jest właśnie taki typ żakietu, który idziemy gdzieś w lecie, jakiejś eleganckiej okazji, no i pod wieczór, jak już jest chłodniej, taki żakiet na siebie możemy założyć. No i właśnie do tego super według mnie pasuje, do kremowej, jedwabnej bluzeczki, takiej podkoszulki jak ta, tylko że w kolorze kremowym, i do tych moich od Dani Claire eleganckich spodenek z wiskozy też, takie, to są takie bermudy bardziej, teraz bardzo modne są bermudy, no i powiedziałam, że to jest taki bardzo z klasą modny letni strój, na przykład na jakiś spacer wakacyjny na promenadzie albo pójście do kawiarni. To już jest naprawdę bardziej taki elegancki strój, to nie jest takie coś jak mam na sobie, prawda, gdzieś tam na wakacjach do biegania, do po prostu odpoczynku. Eleganckie spodenki, elegancka bluzka, markowy żakiet i właśnie takie sandałki też z klasą, które są w modnych trendach i w ogóle cały strój bardzo trendy. I do tego mógłby być jakiś bardzo fajny koszyk z na przykład z jedwabną apaszką na nim zawiązaną lub chustką. Ja sobie takie coś wyobrażam. I na przykład kapelusz słonkowy to już w ogóle wow, mi się to kojarzy tak już szykownie bardzo. Ciekawa jestem, jak się wam ta stylówka podoba, właśnie z tymi spodenkami, z tymi bucikami i żakietem. Ostatnio tak nie do końca miałam pomysł na ten żakiet jeszcze, no bo jeszcze dopiero zaczęło się lato, jeszcze nie wszystkie stylówki są tak gotowe, kochani. No i to są takie butki, a teraz kolejne sandały. I tutaj tym razem, nawet powiem wam, że nie jestem pewna, czy są skórzane te sandałki, a kosztowały mnie 2 zł. Bo teraz pokażę wam butki za 2 zł, z takiej mega wyprzedaży już. Takie zamszowe, albo ala zamszowe, bo są bardzo miłe w dotyku, ale nie umiem powiedzieć do końca, czy to jest zamsz naturalny. Taki zamsz jakiś.
na takim jakby korku, platformie. No i oczywiście te wszystkie podwyższane buty są modne, więc super. A w ogóle takie troszkę podwyższone buty są dosyć fajne na lato, eleganckie. Ja lubię takie, taki styl z korkiem, z takim naturalnym materiałem. No i bardzo mi się spodobały wzory tych butów, zobaczcie. Mają bardzo fajne takie, zrobione taką plecionkę, przeplecione są te paski ze sobą, tworzą taki fajny wzór tutaj. To mi się mega podoba. Fajnie to wygląda i potrzebowałam, naprawdę szukałam granatowych butów na lato, bo mam dużo, mam jakieś czarne, wiecie, jasne, czerwone, ale właśnie granatowych nie miałam i to super, bo ja noszę sporo granatowych rzeczy, niebieskich, granatowych i to bardzo fajnie do tego wygląda. No i teraz przykładowo, druga rzecz, którą Wam od razu pokażę, zanim przejdę do stylówki, ten pasek nieszczęsny, którego już nie pokazałam chyba ze dwa vlogi, zapominam o nim. Pasek firmy Jigsaw, nowiutki, z metką i ten pasek właśnie jest z poprzednich zakupów i kosztował aż 10 zł, bo to jest nowiutki pasek i tutaj macie taką notkę, gdzie jest napisane, że to jest ręcznie robiony pasek i wszelkie niedoskonałości wynikają właśnie z tego, że to jest ręczna robota, każdy pasek jest troszkę inny. Super, on jest granatowy z czarnymi takimi sznurkami tutaj, spleciony. Jest bardzo fajny, troszkę jest na mnie duży, on jest bardziej właśnie taki na wierzch, na żakiet. Do sukienki lekko jest na mnie za luźny, bo to jest rozmiar M, ale jest naprawdę bardzo fajny i zapina się na taki haczyk tutaj. To wszystko jest z jakiejś takiej juty tu zrobione. No i też ma taką bardzo fajną właśnie plecionkę, mi się bardzo wzór ten podoba. I dlatego Wam pokazuję, że właśnie to mi się skojarzyło z tymi butami. Też jest taka plecionka, też granatowa, więc będzie fajny komplet i na przykład ja tutaj to założyłam do sukienki, o której zaraz Wam więcej powiem. Taka bardzo wakacyjna, nadmorska, plażowa wręcz sukienka z bawełny naturalnej. No i świetnie mi się to, bardzo mi się podoba. Po pierwsze w ogóle do samych tych butów, nawet bez paska. No i druga wersja z tym paskiem. Druga wersja z tym paskiem, do tego kostium kąpielowy, jakiś fajny koszyk, torbę plażową. No i właśnie tak się można już wybrać. Tak bardzo nadmorsko mi się to kojarzy, te paseczki takie marynarskie, ten kołnierzyk tutaj taki uroczy. No i w ogóle sukienki też w tym stylu są mega modne teraz. To jest w ogóle firma Sisters Point, rozmiar S. Naprawdę to jest fajne, za 2 zł kupiłam tą sukienkę i już zaraz Wam opowiem. No to przy okazji Wam od razu opowiadam, 2 zł zapłaciłam za sukieneczkę, jest w super stanie. Nie wiem dlaczego nikt jej nie wziął, jest teraz właśnie w modnym stylu, takim trochę princeskowym, z tymi falbankami. Super kolorek i te granatowe paseczki też, świetnie to wygląda na lato. Także jestem bardzo zadowolona, że nikt jej nie kupił i ja ją kupiłam. Będę miała bardzo fajny ciuszek plażowy na jakieś takie właśnie, na jakieś wakacyjne okazje. Ja nie przepadam za princeskami, bo trochę tak zniekształcają moją sylwetkę, ale nie przeszkadza mi też, że ja sobie zakładam do tego pasek. Niektórzy nie lubią takiego kombinowania, ale ja lubię paski i ja dobrze wyglądam w paskach, więc dlaczego mam nie użyć paska? Moi drodzy, teraz buty, które wystawiam na Vinted, ponieważ kupiłam je za 2 zł. Szkoda było nie kupić, bo są przepiękne i daję je na Vinted, ponieważ są na mnie niedobre. Nie jest to mój rozmiar, to jest 39, ale naprawdę są prześliczne. Zobaczcie sobie tutaj w przebitkach zdjęcia tych butków. Skórzane butki w ogóle z takiej wężowej skórki i one są właśnie granatowe z czarnym. No gdyby, szczerze mówiąc, gdyby dobre były na mnie, to by były idealną parą do tego paska, bo też jest właśnie to połączenie czarnego i ciemnego granatu. Naprawdę mają przepiękny kształt, bardzo fajny obcas. No i znowu te paseczki, które teraz są modne. Bardzo dobra jakość. W środku oczywiście też jest skóra, bardzo fajny obcasik, taki lekko w stylu retro. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, to wystawiam je na Vinted. Naprawdę są przepiękne. No bardzo żałuję, że nie są na mnie, no ale jak widzę za 2 zł coś takiego, no to kupuję, bo po prostu trzeba uratować taką piękną rzecz z pięknego materiału, z dobrej jakości. Ostatnia rzecz z akcesoriów to mój pasek. Właściwie to jest pas do fraka. Czy to, no to w każdym razie męski pas taki, wiecie, do takich eleganckich strojów w stylu szkocki. Kupiłam go, bo jest z czystego jedwabiu, ma przecudowny kolor, bardzo mi się coś takiego podoba. Ucięłam mu te, tutaj miał takie troczki nie do wiązania, tylko z takimi rzepami, ale one były na mnie, ten obwód był na mnie za duży,
więc musiałam to i tak odciąć. No i będę to nosiła właśnie raczej w zimie, bo to jest takie coś, co pasuje do, w ogóle do świątecznego nastroju, do Bożego Narodzenia, prawda? Takie wzory. No i tutaj kiedyś pokazywałam Wam przepiękną koszulę designerską, taką wełnianą, którą mam właśnie dokładnie w taką kratę, tylko nieco ciemniejszą, tak jakby odcień przyciemniony, ale dosłownie ten sam wzór, te same kolory. No i tutaj sobie wymyśliłam, że będę nosić to z taką broszką, co będzie też w stylu takich klanów szkockich trochę, właśnie na tą bluzę, na tą koszulę, bo ona wymaga paska, bo inaczej ona się robi zbyt jest taka, wiecie, pogufrowana, zbyt wydziwiona. Ale z paskiem bardzo mi się podoba. No i tutaj do tych czarnych spodni moich takich skórzanych, ta koszula na wierzch i właśnie do tego ten pas będzie bardzo stylowo. Fajnie by też wyglądało to do białej, takiej pięknej białej koszuli i na przykład pod spodem do spódniczki w szkocką kratę też byłaby fajna stylowa naprawdę, albo do właśnie takich spodni cygaretek w szkocką kratę. Tak sobie to wyobrażam. No ale ta stylówka też mi się bardzo podoba. No i to jest coś bardziej, co będę Wam pewnie już pokazywać jakoś bliżej w stylówkach zimowych oczywiście. To tyle jak chodzi o akcesoria. Idę dalej. Teraz pokażę Wam straszny wieszak, który mam, ale po prostu nie mogłam znaleźć lepszego w tym momencie. Jakiś taki plastikowy dramat. Kupiłam taki komplet, który mi się już spodobał na nowej dostawie, ale wychodził w sumie 20 zł, no i nie kupiłam go, bo to nie jest taka, wiecie, rzecz, która jest mi niezbędna. Chciałam sobie ten komplet kupić po domu, po prostu jako taki letni dres. To jest wiskozowy komplet włoski, z bardzo fajnego materiału, trochę w podobnym stylu, jak mam takie moje jedwabne spodnie włoskie, co widzieliście w ostatnim programie, ale to jest wiskoza, to nie jest jedwab tym razem. No i spodnie takie typu szarawary, aladynki, też z tego samego materiału, właśnie to jest dokładnie komplet i mają też taki system właśnie tutaj nachodzący na siebie, jak w tamtych moich spodniach, no tylko to są krótsze i jak tutaj zobaczycie na stylówce bokiem, to one się tak jakby otwierają. To są takie coś między krótkimi spodenkami a szarawarami. Bardzo, bardzo wygodne to jest i ta wiskoza jest tak mięciusieńka. Tu jest w ogóle z tyłu dzianina wiskozowa, a z przodu jest taki bardzo lejący, cieniutki wiskozowy materiał. To jest super wygodne i naprawdę to można by też używać jako piżamy, jakby ktoś nie chciał w tym chodzić. Oczywiście można by też w tym i wyjść na miasto, jakby to wystylizować z artystyczną biżuterią, z jakimś fajnym pasem na przykład, z koszykiem, ale ja wolę coś takiego nosić po domu, bo ja lubię ładnie się ubierać w domu, ale tak bardzo na luzie. Ja nie umiem chodzić na przykład w jeansach po domu, albo wiecie, w takich strojach, które mnie w jakikolwiek sposób krępują, to ja w domu nie chodzę, ja się od razu przebieram w coś wygodnego, ale chciałabym, żeby to było coś, w czym fajnie się czuję, w czym fajnie wyglądam, więc właśnie takie stroje ja sobie kupuję po domu na wyprzedaży, no bo to kosztowało mnie w sumie 4 zł. 2 złote spodnie i 2 złote bluzka, no to ekstra, prawda? No i jest bardzo fajny w stylu, w tym się superowo czuję. Kiedyś zrobię Wam program vloga takiego krótkiego o tym, co ja noszę właśnie po domu. Takie tego typu luźne, fajne stroje, w których się sobie podobam też, bo też nie chcę wyglądać jak kosmonaut w poplamionym dresie. Okej, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam koszulę męską, którą kupiłam z myślą o koledze. To jest XXL rozmiar, ale to jest taki wąski krój, to jest 100% len. Oczywiście 2 zł kosztowała, naprawdę piękna koszula w ślicznym kolorze. Ona jest taka jakby biało-czerwone nici są przeplatane, ale w sumie robi lekko różowy odcień, co mi w ogóle nie przeszkadza, bo len jest taki, wiecie, taki mocny splot ma i to wygląda wystarczająco męsko już samo w sobie, no i jest super na lato. Także mam nadzieję, że się spodoba i że będzie dobre, bo to jest też ma takie wielkie, długie rękawy. No i widzicie, właśnie za taką cenę to mogę komuś sprawić taki mały prezent, przyjemność, kupić coś naprawdę bardzo dobrej jakości. No i fajnie, cieszę się, super. Piękna koszula według mnie. Następne rzeczy to spodenki. No i teraz shorty. Jedne kupiłam na nowym towarze, ale kosztowały kilka złotych, więc to naprawdę było jakieś... wyprałam je i dlatego ostatnio ich nie pokazałam. No ale też to są takie po prostu zwykłe letnie spodenki, ale bardzo mi się spodobał i kolor, i właśnie to, że to jest taka jakby koronka. Bardzo, bardzo fajny wzór z takimi tu jeszcze kuleczkami na dole wykończone. To jest zwykłe shorty chyba z H&M-u, o ile tak. H&M,
ale fajna długość, nie za krótkie, nie za długie, właśnie takie na takie luźne dni wakacyjne, to jest idealna rzecz. I tutaj pokażę Wam z jedwabną koszulką, tą samą, co była do tych eleganckich spodenek moich. Jedwabna, taka kremowa koszulka i na przykład taka kamizelka też z koronkowa, szydełkowa, będzie też fajnie nawiązywać do takiego stylu właśnie lekko artystyczno-luzackiego. No i tutaj do tych właśnie moich sandałków, ale do tego bym też założyła zwykłe balerinki albo trampeczki takie jasne. No i fajnie to też będzie wyglądać, podoba mi się. Druga wersja może być też z taką długą, jedwabną moją koszulą, bez rękawów. Ona jest taka bardzo lejąca, cieniusieńka i tutaj prawie nie wystają te spodenki spod spodu. Ja się tu specjalnie rozpięłam z przodu tą koszulę, mi się to podoba, że to jest rozpięte, widać trochę te spodenki. Jak się chodzi, to ta koszula tak powiewa i tutaj i bokami, i przodem te spodenki będą trochę wystawać. I to jest bardzo, bardzo wygodne, bardzo przyjemne. No i to zestawienie kolorystyczne właśnie z kremowym kolorem mi się podoba tutaj. Bardzo, bardzo fajnie według mnie to wygląda. Ciekawa jestem, czy Wam się coś takiego podoba. Oczywiście, że ja w tym nie chodzę do pracy, ani na jakieś wyjście takie do miasta, tylko bardziej, wiecie, do ogrodu, gdzieś tam do lasu, na plażę. No takie luźne, wakacyjne, po prostu życie. Drugie spodenki kupiłam bardziej z myślą o programie o wielkich projektantach, bo mi się skojarzyły z jedną stylową tam. Nawet chyba nie, no pokażę Wam króciutką przebitką. One są bardzo krótkie i zamierzam je trochę przerobić, przedłużyć je nieco. Mam nadzieję, że się to uda. Trzymajcie kciuki. I też oczywiście kosztowały 2 zł. I to jest jakieś, nawet chyba jakieś takie lekko vintage'owe, ale z wysokim stanem. Fajny wzorek, taki etniczny. Właśnie ze względu na ten wzorek i na ten wysoki stan kupiłam te shorty. Także pewnie je niedługo zobaczycie w czymś konkretnym już. No i teraz zostały mi 2 żakiety. Jeden żakiet kosztował, ojej. Jeden żakiet kosztował 5 zł i tutaj będzie krótka przebitka z nim. Taki aksamitny żakiet, bardzo piękny aksamit, powiem Wam, i ma taki właśnie krój lata 80., nawet może wcześniej, wiecie co? W ogóle to jest produkcja Łódź i nie wiem, czy to jest marka, czy to jest rodzaj, jakaś linia odzieżowa Dandys. Czyli to jest typowo vintage, taki PRL-owski jakiś, ale super zrobiony, powiem Wam, piękna podszewka, wiskozowa na pewno jest. No i naprawdę jest świetnie wykończony, ma takie złote guziki z herbami też i tu i w środku są wykończone, widzicie, mówiłam ostatnio o tym, że te dobre marki, dobra jakość się wyróżnia takimi właśnie detalami, to tutaj nawet powiem Wam, że wszyty właśnie jest ten guzik od spodu, guziki są też na mankietach, no i zobaczcie, tak to wygląda, no po prostu tak to założyłam do moich tych leginsów skórzanych na wierzch, żebyście sobie mieli pojęcie, jak to wygląda, a już taka konkretna stylówka to pewnie już będzie bardziej na jesień, bo to jest raczej gruba rzecz. No i czarny żakiet aksamitny to nie jest coś, co będę stylizować w lecie zapewne. Kolejna rzecz, kupiłam ją na guziki, ale jeszcze zastanawiam się, czy rzeczywiście zostawić to na guziki, czy po prostu będę w tym chodzić. Zobaczymy. Poradźcie mi w ogóle, co sądzicie. Z bawełny i z połowa sztuczna, połowa bawełna. To jest ten żakiecik. I to jest taki krótki, jakby taki sweterek trochę, bo to jest taka bardziej dzianina, powiedziałabym. Ale szyta, nie dziana. I zobaczcie, ma złote guziki. Właściwie kupiłam dla tych guzików, bo pomyślałam sobie, że za 2 złote... Tu, patrzcie, tu była cena 16 zł w ogóle, pierwsza. Kupiłam go za 2 zł, bo pomyślałam, że takie guziki więcej kosztują. Nawet jeden guzik chyba kosztuje około złotówki tego typu lub więcej nawet, więc w ogóle opłaca się kupić nawet dla takich ładnych guzików, bo czasem się przydają do, żeby zmienić w czymś nieciekawym guziki. Ale zastanawiam się właśnie. Zobaczcie, tutaj w stylówce mam też ubrane tak po prostu na te leginsy. To jest dosyć zgrabne. Nie wiem, czy tutaj nawet jest, patrzcie, Chiara Forti marka. Mam takie dzwony czarne tej Chiary Forti. I całkiem fajnie to wygląda, zastanawiam się, czy to w ogóle, czy to niszczyć, czy odprowadzić te guziki, czy to zostawić i nosić. Poradźcie mi, bo szczerze mówiąc takiego typu żakieto swetra nie mam, takiego krótkiego i może nawet to jest fajna rzecz. Zobaczcie, popatrzcie jak ja w tym wyglądam tak obiektywnie, bo mi się to podoba, ale może nie mam spojrzenia jakiegoś obiektywnego na sprawę. W każdym razie i tak opłacało się to kupić. No i ostatnia rzecz dzisiaj. Kupiłam też z myślą o kimś znajomym koszulka XL-ka, czysta wełna i to jest, zobaczcie, czysta wełna, taka jakby termiczna bielizna, jak nowa, naprawdę, tutaj
No, ja oglądałam to specjalnie, bo takie koszulki często ludzie oddają, jak są już bardzo, bardzo zniszczone, ale powiem Wam, że naprawdę tutaj się nic nie dzieje, tu nie ma ani dziureczki, ani zmechacenia, niczego. I to jest, wiecie co, ta bielizna termiczna z czystej wełny, takiej delikatnej, jest bardzo, bardzo droga. To kosztuje naprawdę kilka stówek, nawet około 500-600 zł potrafi taka koszulka z czystej wełny kosztować, właśnie taka termiczna. No i uważam, że to jest superowy zakup za 2 zł. Ja nie wiem, dlaczego ludzie takich rzeczy nie kupują, bo naprawdę to, no po prostu nie wiedzą, że coś takiego jest bardzo drogie, na przykład na narty, czy po prostu nawet na jakieś wycieczki zimowe. To nie ma nic lepszego, to jest najlepsza i najdroższa bielizna właśnie termiczna. Nie żadne tam właśnie te sztuczne, niby że przepuszczają powietrze, ale okej, to jest dobre, bo się my nie zapacamy w tym, nie jakby, no jest ten przepływ tego powietrza, ale to nie wiem, że zatrzymuje ciepło, bo to jest czysta wełna, delikatna, czysta wełna i to nic nie drapie, bo to jest najdelikatniejsze włókno, jakie może być. No i stąd cena, oczywiście też, kochani. Także jestem bardzo ciekawa, co myślicie o dzisiejszych zakupach, co się Wam najbardziej podobało, piszcie koniecznie. No i bardzo ubolewam, że teraz mnie nie będzie przez chwilę, ale już niedługo wracam i mam nadzieję, że z czymś superowym, co się Wam spodoba. I koniecznie piszcie właśnie komentarze dotyczące tych dzisiejszych zakupów. Dzięki kochani, do zobaczenia i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć! Oczywiście tradycyjnie pozdrawiam Wolkę.